myśląc o śmierci, o naszym przemijaniu, prawdopodobnie zastanawiamy się przynajmniej raz na jakiś czas nad tym, jaka jest nasza szansa na zbawienie. Czy tylko nieliczni będą zbawieni? Czy tylko garstka ludzi będzie w niebie? A może odwrotnie, może piekło będzie puste, a Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wszystkich nas do nieba przyjmie, nawet tych złych. Na to pytanie my nie znamy odpowiedzi. Nawet najtęższe umysły teologiczne nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć. Tylko Bóg już to wie. Nikt poza Bogiem nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Jakąś nadzieją dla nas są słowa psalmu 103. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Można też powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy. Oby tak się stało. Obyśmy rzeczywiście zobaczyli, jak wielkie i piękne rzeczy Bóg dla nas w niebie przygotował. Ale żebyśmy zobaczyli, to musimy wcześniej pożyć. I to pożyć tak pięknie, z miłością, z dobrocią, z prawdą, żeby się to nasze życie Panu Bogu podobało. Ktoś kiedyś powiedział taką bardzo fajną myśl: módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. Te słowa można by troszeczkę inaczej sformułować. Żyj tak, jakby wszystko zależało tylko i wyłącznie od ciebie, ale ufaj Bogu tak, jakby zbawienie tylko od Niego zależało. Amen.